Cześć! Witajcie w 8 dniu marca i bardzo się cieszę, że wszyscy tak hucznie i chętnie obchodzą ten dzień. Ale dlaczego tak naprawdę obchodzimy ten dzień? Myślę, że to są bardzo szlachetne powody. Przede wszystkim w roku 1297 Drawno Pomorskie otrzymało prawa miejskie. Ale to nie wszystko. Jeszcze w roku 1939 w Gdyni otwarto kinoteatr, który się nazywa albo nazywał Gwiazda. Ale to dalej jeszcze nie wszystko. W 1948 roku w Łodzi założono wyższą szkołę filmową, tak zwaną filmówkę. Ale to dalej jeszcze nie wszystko i myślę, że wytrwale czekacie do tego momentu, aż powiem, że dzisiaj jest Dzień Kobiet. No i myślę, że wszyscy się cieszą na ten dzień. A kobiety to już na 125%. I faktycznie macie, panie, dlaczego się cieszyć. Ponieważ wszyscy dzisiaj śpieszą do was z życzeniami, jakimiś prezencikami i ja też to robię. I z tego miejsca pragnę wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, ale uwaga, tu jest haczyk, nie wszystkich, ponieważ życie bez marzeń jest chyba trochę takie nudne i bez celu, ale pamiętajmy, że marzenie, jak się spełni jedno, zaraz rodzi się drugie, więc tak naprawdę i tak nigdy wszystkich marzeń nie spełnimy. Oczywiście pomyślności, pogody ducha na co dzień, nie tylko w tym dniu, uśmiechu na twarzy też na co dzień, ale zwłaszcza dzisiaj i wszystkiego najlepszego. A żeby nie było tak, że tylko dzisiaj ten film kieruje dla pań, jest też coś dla panów, a zwłaszcza dla tych panów, którzy zapomnieli o tym święcie i jest im jakoś źle albo chcą się poprawić, nic straconego. Możecie klasycznie kupić albo kwiaty, ale to jest dosyć oklepane, aczkolwiek miłe. Możecie też zrobić coś manualnie. I pomyślcie sobie, co ja zrobię, jak mam tak mało czasu? Otóż panowie, wasza kobieta, albo ogólnie kobiety, ucieszą się naprawdę ze wszystkiego, co zrobicie sami. No, prawie ze wszystkiego. Najprostsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to jest, uwaga, wyświetla się tutaj zdjęcie. No ja robiłem śniadania, że już jest trochę po 13, to możecie zrobić takie coś na przystawkę do obiadu, albo na kolację i gwarantuję wam, że kobiety, ta wasza, albo w ogóle jakaś kobieta, której to zrobicie, albo wiele kobiet, na pewno się ucieszą na to. To jest bardzo proste. Przekrajamy, zresztą czy ja muszę tłumaczyć, nakrójcie parówkę, tak wzdłuż i później ją tak wywincie, no i na dole tam można wykałaczką zczepić, no i później tylko wystarczy położyć to na patelnię, wbić do tego jajko, ewentualnie przyprawić, zasmażyć i gotowe. Dzisiejszy dzień może być owocny dla pań, prezenty, dla panów w nowe zdolności kucharskie. No i nic, tylko zabierajcie się do roboty. Także miłego dnia, no i jeszcze raz paniom wszystkiego najlepszego. Cześć.